Oto Polska, kraj o tysiącletniej historii. Te oto budynki i pomniki, które symbolizują ową historię, znajdują się w Warszawie, od 300 lat stolicy Polski. Mieście, które od wielu setek lat stanowiło ośrodek oporu przeciwko najeźdźcom. O żywej wśród Polaków tradycji stawiania oporu najeźdźcom przypomina ten pomnik. To król Jan III Sobieski, który w 1683 roku ocalił niemiecki Wiedeń przed turecką nawałą. W Krakowie zaś wzniesiono pomnik Tadeusza Kościuszki, kolejnego polskiego przywódcy, który stawiał opór obcym siłom. Kraków to miasto, które dla Polaków stanowi odpowiednik jednocześnie Windsoru, Oksfordu i Westminsteru. Przez 5 stuleci był siedzibą władców. Mieszczący się tu Uniwersytet Jagielloński jest najstarszy w Europie Środkowej. Katedra zaś i Zamek Królewski na Wawelu stanowią jeden z najwspanialszych pomników architektury gotyckiej na świecie. To właśnie tutaj, 700 lat temu, pokonane zostały mongolskie hordy. Hejnalista z wieży mariackiej odegrał na swojej trąbce hejnał, który ostrzegł mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Tatarska strzała przeszyła gardło trębacza i odtąd odgrywana codziennie melodia urywa się w półnuty. Mieszkańcy Krakowa po dziś dzień obchodzą rocznicę tego wydarzenia tańcami tak zwanego lajkonika, przebranego za Tatara. Jednak prawdziwą polskość znaleźć można tylko wśród chłopów. Tutaj, w Tatrach, chłopi wciąż kultywują swoje barwne tradycje. Polacy są pobożni i głęboko religijni. Pan z tym 2 lata mu krzyżował, umarł
pogrzebem stąpił, do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosach, siedzi na prawicy u Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych umarłych, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętego obcowania, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Ten kraj o wielowiekowej historii, zapomniany na ponad stulecie, zbudził się w roku 1918 do nowego życia. Jego mieszkańcy, ciesząc się z odzyskanej wolności, podjęli wytężoną pracę, by ich ojczyzna mogła zająć należne jej miejsce wśród najnowocześniejszych narodów Europy. Zbudowali port w Gdyni, która w kilka zaledwie lat zmieniła się z małej rybackiej wioski w jeden z największych portów nad Bałtykiem. Po tak wielu latach wojen i cierpień Polska potrzebowała pokoju. Zrobiła wszystko, co było w jej mocy, by go zapewnić. Podpisała traktaty o nieagresji ze swymi dwoma sąsiadami. Miała nadzieję, że ten nigdy nie gasnący ogień płonący na grobie nieznanego żołnierza będzie symbolem czasów, które na zawsze już przeminęły. Stało się jednak inaczej. 1 września 1939 roku, gwałcąc podpisane traktaty, armia hitlerowskich Niemiec dokonała nagłej i niczym niesprowokowanej inwazji na Polskę. Bombowce zrzucały śmierć. Okręty marynarki wojennej zaatakowały Westerplatte, bohaterską placówkę, której obrońcy odcięci od lądu i ostrzeliwani z morza stawiali opór przez 3 tygodnie, do chwili, gdy wszyscy zostali zabici lub ranni. Oddziały pancerne zaatakowały granice Polski od zachodu, południa i północy, napotykając na bohaterski opór świeżo zmobilizowanej armii.
Po kilku tygodniach walk cały kraj został zdobyty i zniszczony. Ale jedno miasto, Warszawa, wciąż stawiało opór. Führer przybył osobiście, by przekonać się, co powstrzymało postępy jego armii. Nieprzerwanie bombardowana z powietrza. Nieprzerwanie ostrzeliwana z lądu. Warszawa broniła się jeszcze przez 2 tygodnie, choć pod bombami padały jej budynki i pomniki. Chociaż w mieście nie było wody, prądu ani żywności. W końcu jednak dzielni obrońcy stolicy zrozumieli, że dalszy opór nie ma sensu. Dowódca obrony miasta, prezydent Starzyński, wysłał emisariuszy, by ustalili warunki kapitulacji z niemieckim dowódcą. Niemcy wkroczyli więc do Warszawy. Nie zginie Polska, nigdy nie zginie, ale żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla nas, dla was i dla całej ludzkości. Te słowa wypowiedział wielki Polak Ignacy Jan Paderewski, kiedy polscy patrioci zgromadzeni we Francji podjęli decyzję, by kontynuować walkę. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Polska marynarka wojenna zdołała przedrzeć się z Morza Bałtyckiego i dotrzeć przez Morze Północne do brytyjskich portów. Biały Orzeł staje do walki ramię w ramię z Royal Navy. Niezwykła historia okrętu podwodnego Orzeł na zawsze zapisała się w annałach wojny. Oto polskie lotnictwo wojskowe. Polscy lotnicy, którzy odegrali później tak wspaniałą rolę w bitwie o Anglię, trenują na brytyjskich samolotach.
A oto polska piechota. Sami doświadczeni weterani kampanii w Polsce, Francji i Norwegii zgromadzili się na ziemi brytyjskiej. Przygotowują się do chwili, kiedy wielka krucjata wyruszy z brytyjskich brzegów, by na powrót przynieść Europie wolność. Generał Sikorski, głównodowodzący polskich sił zbrojnych, odznacza oddziały, które wyróżniły się podczas kampanii norweskiej. Oto przyszłość Polski, jej dzieci. Choć wygnane z ojczyzny, uczą się, aby kiedyś być dobrymi obywatelami swej ojczyzny. Póki te dzieci żyją, Polska nigdy nie zginie.